Proszę spojrzeć w prawo, gdzie już widać nadlatujący zespół. Oto dzisiejsi bohaterowie. Lecą w okupowaniu Łabędź, prezentując nasze barwy narodowe. Powitajmy ich gromkimi brawami. To już tradycja, że zespół rozpoczyna swój pokaz w taki właśnie sposób. Przed Państwem zespół Biało-Czerwone Iskry. Piloci dwoją się i troją, aby utrzymać ugrupowanie i zaprezentować się przed Państwem najlepiej, jak potrafią. Solista, porucznik Marcin Kosakowski, który zaprezentuje Państwu elementy pilotażu indywidualnego. Pierwszą figurą jest pętla pochyła. Major Jaworek i kapitan Kłaczyński. Po minięciu się lustrzane i efektowne beczki. Po raz kolejny konstrukcja samolotu nie ułatwia naszemu soliście zadania. Kolejny trudniejszy element akrobacji, czyli ćwiartko odwróconej pętli. Porucznik Kosakowski wypycha drążek sterowy od siebie, wytwarzając ujemne przeciążenie rzędu minus 4. To, co wcześniej te przeciążenie rzędu minus 4 czuł przez chwilę, teraz będzie odczuwał przez cały wiraż. Proszę mi uwierzyć, gdy krew spływa w kierunku głowy, pilot po wyjściu z takiego lotu, jego twarz jest prawie taka sama jak dym, który zostawia za sobą iskra, tak czerwona. Obrotów, kiedy skrzydła ustawiają się pionowo, następuje niejako zamiana sterów. Ster kierunku staje się sterem wysokości i odwrotnie. Proszę spojrzeć na wprost w poszukiwaniu dymu. Widać je doskonale i ostatnia figura naszego pokazu, czyli rozejście. Cóż za niebywała jednoczesność wykonania ruchu. Zespół Biało-Czerwone Iskry. Proszę bardzo, brawa dla pana porucznika Stolarka, Jacek Stolarek, przed państwem bardzo powolnym locie pan porucznik Stolarek pokazuje, co potrafi ten samolot. Teraz zobaczycie państwo, to steruje po części komputer tym samolotem, po to, żebyście państwo zobaczyli bardzo wolny przelot na bardzo dużym kącie natarcia. To potrafi właśnie samolot sterowany komputerowo. Proszę zwrócić uwagę, nie ma takiego szalonego przelotu, jest bardzo powolny. To widzieliście wolny przelot, teraz szybki przelot. To są silniki, które... Beczka! Szybka beczka! Szybka beczka, jak zupełnie inna niż na iskra. I bardzo ciasny... Bardzo ciasny wiraż. Pilot pokazuje, jak zwrotny jest ten samolot. Tym razem szybszy przelot. Proszę państwa, na grzbiecie widzicie znak, symbol dywizjonu 303. Ten samolot jest ozdobiony. Pilot pozdrawia państwa machanie. Ten symbol jest wymalowany na grzbiecie tego samolotu. I teraz zobaczymy potem techniki linowe. No mamy już właśnie zjazd pierwszego żołnierza na linię. Proszę, jak sprawnie to poszło.
na linii indywidualnej, na linii osobistej zawisu. Żołnierz zabrał ze sobą linę, ona spadła i nic nie demaskuje tego ćwiczenia. Mamy drugiego żołnierza. Proszę bardzo, zjazd na linię z zawisu. Śmigłowiec jest na wysokości około 20 metrów nad ziemią. Śmigłowiec jest w zawisie, teraz będzie nadlatywał po przechyleniu. Tak właśnie śmigłowiec przystępuje do lotu postępowego. I zobaczycie Państwo zjazd na linię z postępowej śmigłowca. Znacznie trudniejsze zadanie niż poprzednio. Proszę bardzo, śmigłowiec się porusza. Nie jest w zawisie, się porusza, a jednak desantuje. Proszę bardzo. Oczywiście ta prędkość nie jest duża, ale jednak brawo. Jest różnica pomiędzy poprzednimi i tą. To gruba lina i szybko zjadą wszyscy razem. Myk. Proszę. Drugi. Kolejny. Trzeci żołnierz. Trzeci funkcjonariusz. Czwarty funkcjonariusz. Szybkie opuszczenie pokładu śmigłowca. Na grubej linie. Będzie to ewakuacja przy użyciu long line. Z miejsca akcji ewakuowani są funkcjonariusze, żołnierze. Brawo! Brawo, proszę Państwa, naprawdę to bardzo duża sława i bardzo fajne ćwiczenie. To nie jest prosto. Brawo, brawo! Brawo, brawo, pomachajcie Państwo. Wymaga to perfekcji w działaniu i dobrego instruktażu i przećwiczenia. Z zawisu chyba zostaną desantowani. Tu. Tak jest. Są już na ziemi. Brawo! Kania się żegna z Państwem w locie kiwaniem na boki i załoga w ten sposób sygnalizuje, że to jest koniec pokazu.